Jednym z najczęściej używanych narzędzi do pozyskiwania klientów w świecie digitalowym jest płatna reklama Google Ads. Wiesz, to te płatne wyniki wyszukiwania po tym, jak wpiszesz daną frazę w wyszukiwarkę. Kafelki z produktami obok wyników wyszukiwań czy te banery reklamowe wyświetlane na różnych portalach w internecie. Kalski, jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie. Wiele osób sięga po to narzędzie, bo de facto to bardzo dobry sposób na pozyskiwanie klientów. Klientów, którzy szukają dokładnie tego, co sprzedajesz. Dodatkowo, każdy, kto chociaż podstawowo porusza się po internecie, poświęcając kilka, może kilkanaście godzin, będzie w stanie lepiej lub gorzej taką reklamę ustawić. Tak się nawet składa, że po ustawieniu reklamy i odpaleniu możesz nawet spodziewać się kontaktu ze strony firmy, która Pracuje dla Google. I nie, nie jest to faktyczny pracownik Google, tylko firma pracująca na ich zlecenie. Podczas tego kontaktu doradzą ci, żebyś wprowadzić kilka zmian, informując, że to powinno zdecydowanie podnieść ich skuteczność. I tu pojawia się problem, bo poświęcając kilka, kilkanaście godzin na odpalenie pierwszy raz reklamy, możesz jakoś się domyślić. Że pewnie można to jakoś stawić lepiej, i że mogą tam być jakieś błędy. Jednak, w sytuacji, gdy dzwoni do ciebie specjalista, który uwieregadnia się tym, że dzwoni z firmy, która jest z ramienia Google, żeby doradzić ci, jak skuteczniej prowadzić reklamy, to możesz popełnić błąd i niechcący mu zaufać. Dlaczego tak pewnie mówię, że to błąd i nie powinieneś ich słuchać? Bo sam wielokrotnie doświadczyłem ich teleporad, gdzie sugerowane przez nich zmiany w większości tylko przepaliłyby moje pieniądze czy pieniądze moich klientów. Poznałem również prywatnie wiele osób pracujących w takich firmach i wiem, że często zatrudniają młode osoby bez żadnego doświadczenia. I po dwóch, trzech tygodniach szkolenia dzwonią do właścicieli takich kont reklamowych z magicznymi receptami na ich sukces. Dodatkowo, jako specjalista, m.in. od takich kampanii, wielokrotnie audytowałem konta reklamowe firm, które właśnie chciały spróbować na własną rękę ustawić takie kampanie. Otrzymywali telefon od tego specjalisty, który doradzał im świetne zmiany, a w efekcie na koncie przepalali więcej siana, niż gdyby trzymali się tego, co ustawili sami. Chcesz przykładów takiego przepalania? Bardzo proszę. Biuro Tłumaczeń, które chciało docierać do klientów szukających ich usług tłumaczenia. Wydało prawie cztery koła na docieranie do klientów szukających translatora niemieckiego i angielskiego za darmo online. No średnio bym powiedział, to wyszło. Wydali również sporo środków na frazy, które wyświetliły się do osób szukających fraz w stylu Praca dla tłumacza. Gdyby szukali pracowników, To może jakaś wartość by z tego była. Problem w tym, że rekrutacji nie prowadzili, żadnej wzmianki o możliwości pracy na stronie nie było, kasa przepalona i wrzucona w błoto. Taka sytuacja miała miejsce przez zastosowanie tzw. przybliżonych dopasowań słów kluczowych i jednoczesnym braku wykluczeń niepożądanych słów kluczowych. To właśnie konsultant doradził osobie zajmującej się kątem zastosowanie takich dopasowań przybliżonych. Niestety sugerują to często dalej. Dopasowania przybliżone, czyli w luźnym tłumaczeniu, sugerują, żeby Google Ads wyświetlał reklamy w sytuacji, jak wyszukiwana fraza będzie choć delikatnie pasowała tematem do ustawionego słowa kluczowego. Audytując konto, zobaczyłem, że średnio 75% fraz było tak naprawdę przepalonym budżetem reklamowym. Co można praktycznie rozumieć, że 75% środków, które włożyli w reklamę ich biznesu, było zupełnie przepalone. Takich firm jak ta jest mnóstwo. Wypożyczalnia samochodów, wyświetlająca się na reklamy w lokalizacjach, w których nie wypożyczają samochodów, aut, których nie posiadają, w terminach, które nie są dostępne. Restauracja z kuchnią polską, która chciała zachęcić odbiorców do odwiedzenia jej na miejsce, wyświetlając reklamy do osób, które szukały przepisów na przyrządzenie schabowego po Staropolsku. Sklep z odzieżą streetwearową dla dorosłych fanów muzyki elektronicznej, wyświetlający się na frazy Blues dla niemowląt. <grym> Sam jestem ciekaw w skali, jaki procent firm przepala swoje pieniądze na reklamach w tym czy innym systemie reklamowym. Krytykowałem tutaj trochę doradców pracujących na zlecenie Google. Jeśli uważasz, że gorzej być nie może, to spokojnie. Podobne sytuacje mają miejsce też na innych kanałach reklamowych. A w mojej opinii konsultanci dzwoniący z firm współpracujących z Google i tak są jednymi z lepszych. Porównując do na, do na przykład wsparcia, jakie można otrzymać od konsultantów powiązanych z Metą, czyli Facebook Ads czy Instagram Ads. Jeśli w przyszłości chciałbyś posłuchać o innych platformach reklamowych, albo o innym temacie powiązanym z marketingiem online, daj znać w komentarzu, co interesuje Cię najbardziej. Zrobimy o tym odcinek. A teraz wracając do naszego ciekawego tematu. Prawda jest taka, że żeby skutecznie prowadzić działania reklamowe na tej czy innej platformie, należy poświęcić mnóstwo czasu na naukę i testy. Musisz nauczyć się korzystać z narzędzi. Różnego rodzaju i umieć je konfigurować, wiedzieć, jak analizować ruch i efektywność w Google Analytics. Jak skonfigurować istotne dla Ciebie zdarzenia, które użytkownicy realizują na Twojej stronie, na przykład przy użyciu Google Tag Managera. Jeśli prowadzisz sklep internetowy, to musisz poprawnie skonfigurować swoje listy produktów w Google Merchant. I innych narzędziach, które ułatwią Ci sprzedaż i docieranie do osób szukających danych produktów e-commerce. Musisz wdrożyć odpowiednie rozwiązania na sklepie, które umożliwią Ci liczenie faktycznego zwrotu z inwestycji, dostarczając informacji o zysku, ale po uwzględnieniu Twojej marży, ubruttowionych kosztów reklamowych czy kosztów zatrudnionych specjalistów. Jeśli prowadzisz biznes skupiający się na pozyskiwaniu kontaktów, z kolei, to musisz odpowiednio przygotować stronę, zarówno pod kątem odpowiednich treści, ale również pod kątem mierzalności, tak, by móc mierzyć nie tylko ile osób do ciebie wchodzi na stronę, ale wiedzieć też, którzy użytkownicy spędzają więcej czasu: którzy wybierają kontakt telefoniczny, a którzy wybierają kontakt mailowy. I co się dzieje później z tymi kontaktami pozyskanymi z reklamy? Ile faktycznie z tych, co skontaktowało się, ostatecznie zdecydowało się na Twoje usługi? Jesteś w stanie odpowiedzieć na to pytanie? Rzeczy, które należy zrobić, jest naprawdę mnóstwo. A te wymienione to jedynie te podstawowe i to wspomniane na szybko. Prowadzenie kampanii w taki sposób, by być lepszym od konkurencji, wymaga osoby, która zjadła na tym zęby i ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działań performance'owych i ogólnie w biznesie osoby która przepaliła wystarczająco dużo środków do, na docieranie tam, gdzie nie trzeba. Jeśli po tym odcinku nie jesteś pewien, czy przypadkiem podobne przepalanie pieniędzy, jakie wymieniłem na przykładach wcześniej, nie zachodzi na twoich kontach reklamowych, albo po prostu chciałbyś porozmawiać o sensie w inwestowaniu w działania reklamowe, to skontaktuj się z nami na biuro-małpakalski.com.pl Tak się składa, że audytowanie kont reklamowych to jedna z moich ulubionych czynności powiązanych z performance marketingiem. Dlatego jeśli chciałbyś, żebym zerknął na Twoje działania, wyślij wiadomość. Być może znajdziemy czas i sposób, żeby zaoszczędzić Ci trochę kasy. A na razie z digitalowym pozdrowieniem, dobrego dnia.